Dobrze, widzę, że liczba uczestników już się nie zwiększa, więc rozpoczniemy dzisiejszą sesję. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Państwu o czymś takim jak Advanced Power Pack, którego nowa wersja pojawiła się jakiś czas temu. I dla Państwa, którzy pracują w programie Advanced, czy pracowali w programach służących do tworzenia dokumentacji rysunkowej konstrukcji stalowych, może to nie być narzędzie, które nie jest znane, może to być też narzędzie, którego Państwo będziecie wcześniej lub później potrzebowali. Tytuł tego spotkania, czy tego audycji, można powiedzieć, to zestaw dodatków do programu Advanced Steel, nowa wersja, nowa moc. Dlaczego tak o tym mówimy? Bo PowerPack do programu Advanced Steel to jest narzędzie pracujące tylko i wyłącznie w środowisku Advanced Steela i jest to, jak gdyby tak pomyśleć o definicji takiej książkowej, to czy na Wikipedii wstawionej, to zestaw niezbędnych dodatków zaprojektowanych z myślą o potrzebach użytkowników. Te potrzeby są różnorakie, ale można je pogrupować w takie trzy jakby zestawy. To, co tutaj powiedziałem, większe możliwości. I tu mówimy o większych możliwościach we wszystkich zakresach pracy, z jakich korzystają projektanci. Czyli od modelowania, poprzez generowanie rysunków, poprzez generowanie zestawień materiałowych i jakby dzielenie się tą przygotowaną pracą, tymi przygotowaną dokumentacją z pozostałymi osobami, czy tam zleceniodawcami, którzy jakby dla których konieczne jest korzystanie z tych informacji, które my przygotowaliśmy. Drugie ułatwienie to jest łatwiejsza praca. Część z nas pracowała jeszcze na deskach kreślarskich, część z nas pracowała na DOSie, na prostych systemach typu AutoCAD, jeszcze 9 czy 10. Część z nas zaczęła tą pracę już w ten sposób, że pracowała na właśnie takich zaawansowanych systemach. I w tych zaawansowanych systemach i prostych systemach można było sobie to użycie ułatwić. Na desce kreślarskiej można było korzystać z linijki, ale można było mieć też szynę, która pozwalała te linie równoległe rysować. W AutoCADzie były bazy, były gotowe bazy zrobione przez użytkowników czy przez firmy, gdzie były gotowe profile jakby jako bloki wstawione, a tutaj mamy pewnego rodzaju makry, które ułatwiają nam pracę. I co za tym idzie, z tego wszystkiego wynika jedna rzecz, że mamy większą efektywność naszej pracy, czyli nie skupiamy się na rzeczach takich, które są jakby drugorzędne, czyli jak narysować dwuteownik, jak zrobić połączenie, tylko jaki dwuteownik wstawić i jakie połączenie wstawić, a to narzędzie już nam będzie pozwalało to zrobić w sposób łatwiejszy. Dlaczego tytuł nowa wersja, nowa moc? Z prostego powodu. Z tego powodu, że w każdej wersji, która się pojawiała, a proszę zobaczyć, tutaj mamy właśnie w tym miejscu pokazane, że była wersja i do Advanced Steela 2015.1, i do Advanced Steela 2016, do Advanced Steela 2016 R2, były różne funkcje generowane. Być może znacie Państwo te tabelki, one są dostępne na naszej stronie internetowej, aczkolwiek tutaj je załączam tak, żeby pokazać, jak przyrasta liczba tych aplikacji, z których można korzystać. I to, co pojawiło się jakby i już z tego część użytkowników korzysta, to są rzeczy, które były w wersji 2016 R2. Jak sobie zobaczymy na prawą stronę, to co mam po lewej stronie, to jest jakby mały wycinek, ten taki z pomarańczowymi podkreśleniami jako nowość, które się pojawiły. A więc rozbijanie rysunków, obramowanie kratek pomostowych, tworzenie żeber, eksport części do ACIS, blacha podporowa, blachy wzmacniające na profilu, połączenie płatwiej z wykorzystaniem blachy giętej. I te narzędzia już częściowo są znane lub no, fajnie by było, jakby były znane, ponieważ jest to rzecz, którą Państwo kupując na przykład oprogramowanie u nas, u naszych handlowców, dostają to oprogramowanie w ramach subskrypcji do Advanced Steela. Jako ciekawostkę podam, że no, to oprogramowanie nas w sklepiku Autodesku, gdzie można je również kupić, ma cenę około 1000
euro, co wydaje się w pierwszej chwili taką dosyć sporą ceną, natomiast widać, ile można zyskać, kupując tą subskrypcję u nas. Przejdźmy dalej na chwilę i ja postaram się, zanim będę opowiadał o tych nowościach w wersji 2017, chciałbym pokazać parę rzeczy dotyczących tego Powerpacka, jak on jest zorganizowany, jak on wygląda w samym programie, tak żeby to nie była tylko sama PowerPointowa prezentacja, tylko żeby pokazać to, co tam można sobie zobaczyć w samym PowerPacku. Ja mam tutaj przygotowany taki plik, w którym są pewne rzeczy już wstawione i przejdę przez jakby te rzeczy, które do PowerPacka są przygotowane. Pierwsza rzecz, na którą zwrócę uwagę, to jest to, że PowerPack jest programem, który ma swoją wstążkę jakby przygotowaną już w środowisku AutoCAD-a. Tam mamy oczywiście swój system licencji, który może być jakby, z którego trzeba skorzystać, żeby ten program zadziałał. Jest pomoc, są informacje o programie, w której wersji on działa. Ja mam tutaj taką troszkę testową wersję, więc pewnych rzeczy może nawet nie będę pokazywał, bo to nie o to chodzi. Natomiast chcę przejść przez te rzeczy, które tutaj są widoczne. Jak widać, ta wstążka jest już dosyć nieźle wypełniona. Widzicie tutaj Państwo jeszcze wstążki do Gretek, schody i poręcze, Gretek Structure Designer. Są to jakby dodatkowe rzeczy, o których będziemy w najbliższych tygodniach również opowiadali w czasie takich spotkań, jako dodatki, które można wykorzystać, czy to pracując w samym programie, czy też jako niezależnie pracujące programy do wykorzystania przez inżynierów, jako dodatki, które ułatwiają naszą pracę. Od najprostszych rzeczy. Od czego zaczął się PowerPack, to jest coś takiego jak belka powtórz, belka kontynuuj. Jeżeli ktoś zaczął pracę w Advanced Steelu 2016, to powie, a po co mi taka funkcja, przecież tak działa normalnie Advanced Steel, ja tak mogę sobie wstawiać elementy konstrukcyjne typu profile do mojej konstrukcji, do modelu 3D. No, wszystko fajnie, tylko moje pierwsze zderzenie jeszcze z wersją 2015 było takie, że jak próbowałem wstawić ciąg belek, to się okazało, że no się nie da, trzeba każdą z osobna wstawiać i potem je rozkopiowywać. Wręcz nawet podręcznik do Advanced Steela był taki, że mówił, ok, ale tutaj wstawiamy element, a potem go rozkopiowujemy w następne miejsca, ponieważ po każdym wstawieniu elementu pokazywało się okienko, gdzie należało wstawić te parametry tego elementu i dopiero można było przejść do tworzenia następnego elementu. W momencie, kiedy został stworzony ten PowerPack, to już w następnej wersji programu Autodesk stwierdził, że no faktycznie to jest chyba przydatna funkcja, o którą się ludzie dobijają, skoro nawet PowerPacki się pojawiają, więc no tak jakby została dołożona do programu. Podejrzewam, że powoli te funkcje będą migrowały jakby do Advanced Steela, będą jakby w pewien sposób wykorzystywane te pomysły przez firmę Autodesk, natomiast my jesteśmy jakby prekursorami jako Gretek w tworzeniu tego typu rozwiązań, tym bardziej, że program Advanced Steel był kupiony parę lat temu od nas, no i jest to, jak widać, jakby mamy tą wiedzę, która pozwala nam rozwinąć program w taki sposób, żeby on był efektywny w wykorzystaniu przez użytkowników. Rzeczą drugą, którą chciałbym się pochwalić, to są belki ażurowe i belki ze średnikiem z blachy falistej. Proszę zobaczyć, tutaj mamy wprowadzone takie różnego rodzaju belki. Belki ażurowe, ktoś powie, ok, to przecież ja mogę sobie spokojnie taką belkę samodzielnie wykonać. Oczywiście, że każdy użytkownik może taką belkę wykonać bez większych problemów, ponieważ narysuje sobie pas górny, narysuje sobie pas dolny, średnik, w średniku wytnie otwory, natomiast proszę zauważyć, tutaj mamy sytuację taką, że możemy sobie te otwory jakby zmieniać, możemy sobie jakby pousuwać pewne rzeczy z takich elementów i wtedy takie elementy będą po prostu jakby zmieniane. Tu widać, mogę sobie wypełnić te miejsce tam, gdzie będzie na przykład większe ścinanie, no i wtedy przydaje się jednak pełny przekrój średnika, a nie tylko przekrój taki z otworami.
Druga rzecz, która no, troszkę poczuwam się jako osobisty sukces, to jest to, że mamy tutaj belki z środnikiem falistym. Około półtora roku temu, czy dwa lata temu byliśmy u jednego z pierwszych osób, które od nas kupiły Advanced Steela i decyzja była taka, że owszem, oni kupują tego Advanced Steela, ale ponieważ to była też wytwórnia w okolicach Tarnowa i oni bardzo im zależało na środnikach falistych. Dlaczego? Dlatego, że oni wykonują na wytwórni takie elementy, natomiast nie było programu, który to robił z automatu, nie było baz danych tych prowizji. No i w tym momencie po prostu myśmy powiedzieli, ok, złożymy wniosek do Autodesku być może, czy oni coś takiego zrobią, ale tam jakoś nie było zbyt dużej chęci, żeby coś takiego robić. No i ponieważ okazało się, że jest tworzony PowerPack, to jednym pomysłem było właśnie, trzeba by dołożyć takie belki faliste, będzie to do wykorzystania. To, co jest istotne, wszystkie te profile, które tutaj są, można łączyć w zakresie oczywiście sensownym połączeniami, które są w Advanced Steelu. Jak zobaczycie Państwo takie belki faliste, to tu mamy pełny zestaw jakby informacji. Można zrobić belkę katalogową albo zdefiniowaną przez użytkownika i ona jest w pełni parametryzowalna. Zresztą okna dialogowe są zbliżone wyglądem do tych okien, które widzicie Państwo w AutoCADzie, tak żeby to było łatwiej się poruszać w tym wszystkim. Drugim jakby zestawem elementów, które są widoczne w PowerPackach, to są wszelkiego rodzaju połączenia. Proszę zobaczyć, tutaj mamy połączenia typu złącze złożone, połączenie na przecięciu, połączenie płatwi z wykorzystaniem blachy giętej, blacha wzmacniająca na profilu, blacha, tworzenie blachy podporowej, utworzenie żeber. To są funkcje, które można jakby bardziej efektywnie pewne rzeczy tworzyć, te, które nie są tworzone typowymi połączeniami, które są dostępne w Advanced Steelu. Proszę zobaczyć, w stosunkowo krótkim czasie tutaj mamy no, powiedzmy 5 na 3 właściwie, około 15 typów połączeń, które zostały dorobione, chociażby na przykład takie połączenie mijankowe, którego nie było, że można sobie na przykład takie śruby poustawiać mijankowo. Z takich ciekawych połączeń, które tutaj są, to jest na przykład połączenie takie nakładkowe, dzięki któremu można sobie praktycznie każdy bardzo skomplikowany zestaw kształtowników połączyć ze sobą i tutaj można oczywiście z biblioteki czy to naczytać, czy zapisać sobie parametry. No i tutaj mamy, co będzie łączone, typ styku, środniki i pasy, środniki, pasy, jeden środnik, wszystkie. Co nam to daje? To nam daje podstawową rzecz, że tak naprawdę otwieramy jedno połączenie, ale w środku, owszem, ktoś powie, ale to jest skomplikowane. Tak, ale tak jak usłyszałem to u jednego z klientów, im bardziej rzecz skomplikowana, im bardziej trudna w pierwszej chwili w podejściu, to tym więcej można z tego narzędzia wycisnąć. Wiadomo, no, im bardziej skomplikowane narzędzie, tym trudniejsze w obsłudze w pierwszej chwili, ale łatwiej z niego korzystać później, gdy już się nauczymy pełni wykorzystywać jego możliwości, ale można też, jak widać, za pomocą tego automatu praktycznie od razu korzystać, tworząc te połączenia. Tutaj mamy właśnie zaprezentowane, przykładowe takie połączenie, płatę z blachą trapezową. Połączenia działają praktycznie w ten sposób jak inne, czyli klikamy i łączymy te elementy jeden z drugim. Te połączenia, które tutaj się jeszcze pojawiają, czy elementy, to są rzeczy, które są na przykład elementami typu pokrycia. Czyli możemy sobie dowolny obszar pokryć takimi elementami i tutaj mamy dostęp. Proszę zobaczyć, to co tutaj widać, to są właśnie docięte te elementy. My tu widzimy wszystko, natomiast zostały rozłożone w taki sposób, żeby to było sensownie. Możemy sobie zmieniać rodzaj tych kratek pomostowych, gdzie ta biblioteka jest dosyć spora, wielkość tych kratek, którymi to zostało pokryte, powiedzmy tu mamy 500 na 1000, jak sobie zmienimy o taki, to cały makro automatycznie zmienia wielkość, no i docina nam te kratki tak, żeby optymalnie wypełniły tą całą powierzchnię, z której chcemy to skorzystać, niekoniecznie w kierunku tym jedynym i słusznym prostopadłem, do którejś z powierzchni. Podobnie tutaj, jakbyśmy sobie zerknęli, tutaj mamy tworzenie obramowania kratki pomostowej, pewien rodzaj bortnicy, która
jest tworzona na krawędzi, wskazanie jakby tego obszaru pozwala nam łatwo wszelkie otwory otoczyć, nie rzeźbimy, że tak powiem, po kolei blaszki, nie męczymy się w ten sposób i automatycznie, jeżeli jest taka potrzeba, to możemy sobie taką spoinę wokół tych elementów wykonstruować, możemy zaznaczyć, czy ta spoina będzie na budowie, czy też warsztatowa, tak żeby było jasne, że ten element jest połączony z kratkami, czy tworzy element warsztatowy, czy też tworzy element typu właśnie takiego tworzonego na budowie i są to osobno pozycjonowane elementy, które będzie można wykorzystać do tworzenia dokumentacji. Z rzeczy ciekawych, na które warto spojrzeć, to są połączenia pomiędzy elementami rurowymi. No wiadomo, że tu możemy sobie tworzyć rury, które są tutaj w jakiś sposób wygięte, one idą po łuku, ale głównym problemem, i to nie mówię o Advanced Steelu, mówię generalnie o programach 3D do modelowania konstrukcji i o programach wektorowych, to jest modelowanie konstrukcji elementów, które są połowe. Dlaczego? Bo równania tych, którymi opisane są te elementy, mają tą właściwość, że no generalnie każdy taki element musi być dyskretyzowany jakąś liczbą ułamanych. To możemy łatwo zaobserwować chociażby tutaj w postaci tej dyskretyzacji na krawędzi. Wiadomo, no, to jest dyskretyzowane, ponieważ każda rzecz, tak żebyśmy my to zobaczyli, musi być w jakiś sposób zdyskretyzowana. I teraz to, co jest ważne. My możemy sobie, docinając jeden element do drugiego elementu, no to jest zazwyczaj kłopot, bo te krzywe no nie są prostymi krzywymi, nie jest to zwykłe proste cięcie, trzeba się troszkę nawiedzić. Tutaj mamy narzędzie, które pozwala docinać jeden element do drugiego. Co tam mamy istotnego? Istotne mamy liczbę punktów, których on sobie będzie tam jakby dobierał, jakiś współczynnik do tego, odstęp tych elementów, zresztą wszystkie te pozycje są opisane, możemy utworzyć spoinę pomiędzy elementami, co nam załatwia sprawę jakby utworzenia tego połączenia pomiędzy elementami, nie musimy już kombinować. Czy będzie robił cięcie, czy nie będzie, kształt obrysu dokładny, standardowy, czy też obudowa i w ten sposób jakby program za nas robi te docięcia i za nas robi spawanie, jest to dosyć jakby wygodne narzędzie, coś, co było jako podobne narzędzie typu dopasuj element do elementów, chociażby w palecie narzędzi, że tutaj mogliśmy sobie w narzędziach i powiedzmy w docięciach jakby próbować docinać element do elementu, ale nie było to aż tak wygodne narzędzie i dla elementów tego typu stanowiło dosyć spore wyzwanie, tym bardziej, gdy elementy są faktycznie po łuku. Dobrze. Tu opowiedziałem o tych rzeczach mniej więcej, które są widoczne, no to już nie będę się wdawał w szczegóły, że mamy taką belkę z takimi otworami, z okrągłymi, to widać, to sobie spokojnie Państwo możecie nawet sami przeanalizować, jakie są rzeczy. Natomiast wrócę jeszcze na chwilę do PowerPacka, tego w wersji 2017. To, co tu Państwo widzicie, to jest jakby coś, na czym bazowaliśmy, co już mogliście Państwo wykorzystywać w swojej pracy, natomiast pojawił się niedawno PowerPack w wersji 2017 i tutaj proszę zauważyć, pojawiły się dodatkowe nowe rzeczy. Te rzeczy, które można by sobie tutaj zobaczyć, podzieliłem na takie trzy jakby kawałki. Nowości w wersji 2017. Nowe połączenia dla profili zimnogiętych. Połączenie płatwi, dla płatwi pojedynczych i podwójnych, płatew jednoprzęsłowa jako rygiel ścienny oraz tężnik międzypłatwiowy. Nie będę tego pokazywał, ponieważ tak naprawdę to jest część rzeczy, które no tutaj na tych obrazkach, po pierwsze jest to dosyć dobrze widoczne, czyli mamy w prawym górnym rogu połączenie, tutaj jest jeszcze płatew, taki tężnik międzypłatwiowy, który jest wykonstruowywany i tutaj są takie płatwie jednoprzęsłowe, które są dopinane do rygli ściennych. Tutaj mamy na dole okienko dialogowe do tworzenia właśnie tego połączenia płatwi pojedynczych i podwójnych z takimi tężnikami, które tutaj wzmacniają oraz wzmocnieniem tutaj na pasie górnym do wzmocnienia na momenty jakby gnące z rozciąganiem włókien górnych nad belką podporową.
To są rzeczy, które tak naprawdę zostały w pewien sposób zoptymalizowane, ponieważ zniknęła część połączeń, które, bo tam było całe mnóstwo połączeń właśnie dla płatwi, natomiast zostało to jakby sklejone dla jednego, dla trzech typów połączeń zunifikowane. Po co to zostało zrobione? Po to, że jeszcze parę miesięcy temu ja się zastanawiałem, dobrze, tak, jeżeli generujemy tyle tych połączeń, tyle tych różnych funkcji, to wkrótce nam się te wstążki skończą i będzie kłopot. To tu ktoś pomyślał, że tak samo się dzieje, więc trzeba to upchać do jednej funkcji, która działa bardziej uniwersalnie. Więc no, te nowości to jest rzecz, o której warto pamiętać. Natomiast pojawiły się również ulepszenia. To jest jakby druga część tych rzeczy, które można sobie wykorzystać. To są ulepszenia w wersji 2017 i to są te połączenia dla ziemnogiętych, a rozszerzenia to jest tak, rozszerzenie dla blachy giętej, eksport części do brył ACIS i eksport modelu do ACIS. Pierwsza rzecz to jest to rozszerzenie do blachy giętej. Brzmi to magicznie, bo nie wiadomo o co chodzi. Nie wiem, czy Państwo korzystali z tej funkcji, natomiast wejdziemy sobie tutaj. Jak mieliśmy blachę, to można było sobie normalnie w programie, jak pracujemy, to mamy obiekty, mamy blachy i taką blachę można sobie utworzyć, blachę giętą. I w tym momencie było już dołożone takie narzędzie, które jak już wygięliśmy pierwotnie jakąś blachę, to potem wystarczyło klikać w poszczególne elementy tej blachy, no i ta blacha się tam nam zaginęła wielokrotnie. Natomiast tak jak powiedziałem, różnica była taka, że no już musieliśmy jakby mieć tą blachę lekko zagiętą, czyli jakie przynajmniej jedno zagięcie. W tym momencie wystarczy, że tą blachę po prostu klikniemy w krawędź, no i program będzie nam dodawał te zagięcia blach, które tam już były stworzone, czyli tutaj blacha gięta, utwórz zagięcie, czyli wprowadzamy sobie obiekt typu blacha. O, ja go sobie tak dosyć dowolnie. Potem przechodzę sobie do Gretek Powerpack, blacha gięta, utwórz zagięcie, tu sobie klikam, wybieram krawędź, no i tutaj będę jakby dalej mógł działać z tymi elementami, które gną nam tą blachę. Rzecz, która jest ciekawa tam, która była pokazana właśnie w tej prezentacji jako następna, to jest eksport do brył ACIS i eksport modelu do ACIS. O co chodzi? Proszę zobaczyć. Tutaj mamy funkcję eksport części do ACIS. On już częściowo był dostępny, natomiast proszę zauważyć, jak mieliśmy elementy, to mogliśmy sobie tutaj, gdy taki był element już spozycjonowany na przykład w Advanced Steelu, to mogliśmy sobie klikając na to, tam robiliśmy sobie wyślij do ACIS, zapisz jako ACIS. Było to dosyć kłopotliwe, bo trzeba było rozbijać wszystkie elementy, zmieniać. To było naprawdę kłopotliwe. Co w tym momencie mamy? Proszę zobaczyć. Ja sobie przejdę może na taki inny model. I teraz proszę zobaczyć. Mamy tutaj eksport części do ACIS. Co oznacza rzecz następującą? Po pierwsze pojawiła się różnica taka, że w sytuacji, gdy numeracja nie jest aktualna, bo chcemy wysłać taki model do kogoś, żeby on sobie obejrzał, bo taką bryłę ACIS możemy, czy to pojedynczego elementu, czy więcej, możemy wysłać do kogokolwiek i on w dowolnym programie, niekoniecznie w programie Autodesku, ale w programie, który wczytuje bryłę ACIS, jest w stanie sobie taki obiekt wczytać, obejrzeć, może to być nawet informacja dla architekta, który gdzieś tam będzie sobie mógł w swoim programie jakby domodelować poszczególne rzeczy. I tutaj mogę wcisnąć ignoruj, i nie mam tej numeracji elementów, a już będę mógł działać. I teraz mogę sobie po prostu do takich rzeczy wejść do modelowania i te elementy pokazywać. To, co jest istotne, to proszę zobaczyć, tu specjalnie mam zrobione zrzuty ekranu, żeby pokazać, czym się to różni. Eksport ACIS i tutaj mam poszczególne elementy. Mogę jako element warsztatowy albo jako pojedynczą część. Mogę również, tam oczywiście był komunikat, że trzeba sobie tam zapisać, wskazać element, czy tam wyeksportować całą bryłę.
to, co tutaj jeszcze mamy, to jest jakby możliwość zapisu albo do pliku SAT, albo do pliku DWG. I w tym momencie jakby zapisywanie tych elementów pozwala nam jakby działać w ten sposób, że albo będę pojedyncze elementy, mogę sobie wybrać elementy, które będę zapisywał, albo pewne rzeczy wyrzucić. Czemu to służy? Temu, że im bardziej szczegółowo to przesyłamy, to ten poziom szczegółowości jakby coraz bardziej obciąża nam ten plik. Czy ja potrzebuję zawsze śruby przekazać? No nie zawsze. Śruby są czasem potrzebne, ale czasem nie. Śruby, kotwy, sfożnie mogę sobie wyrzucić, inne obiekty i części specjalne również mogę wyrzucić, jeżeli one tam nie są potrzebne. Tak samo ustawienia złącz, czy on będzie łączył, czy on nie będzie tych elementów łączył. Tak samo wysyłanie pojedynczego elementu warsztatowego też może tak zadziałać, że to będzie tutaj w poprawny sposób działało. Dobrze, jeżeli przejdziemy sobie dalej, to tu mam taki dział zatytułowany egzotyka. Egzotyka w wersji 2017. O co chodzi? Po pierwsze, pojawiły się nowe bazy profili zim nagiętych. Co prawda z bazy australijskiej, ale to tylko mówi nam jedno, że poza takimi Stramit, Lysak, BlueScope możemy sobie dodawać inne, jakby one będą rozwijane, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie. Bazy również firmy Tata Struktura z Indii i to są po prostu rurowe przekroje, okrągłe, prostokątne i kwadratowe. Tak samo jak u nas jest indyjski wytwórca stali, tak samo to się wszystko rozwija, więc jak najbardziej to będzie dostępne. I tutaj ciekawostka, na Europę, do Włoch pojawiły się nowe style i procesy rysowania. Co to oznacza? To oznacza, że my mamy więcej tych procesów, które możemy podczytać sobie na przykład z włoskiej wersji i potem je modyfikować na nasze potrzeby albo wykorzystać je do tego, jak te nasze nowe style rysowania i procesy rysowania utworzyć. Czy coś jeszcze chciałem Państwu pokazać w programie? Jeśli chodzi o program, to jeszcze jedna rzecz, która rzecz jest jeszcze z wersji 2016, jako rzecz, o której powiem szczerze, niewiele osób, nawet te, które pracowały, wiedziała. Mamy tutaj rozbicie szczegółów. Jak pewnie Państwo wiecie, korespondencja jakby z podwykonawcą, czy na przykład z firmą, która wykonuje elementy, wymaga często wysłania dokumentacji w wersji takiej odczytywalnej przez kogoś z zewnątrz. No nie możemy nikogo zmusić do tego, żeby zakupił sobie Advanced Steel i odczytywał rysunki bezpośrednio z naszego modelu, ale możemy mu wysłać te rysunki. Teraz wiadomo, że w wynikach pracy, jak mamy przygotowane rysunki, to te rysunki są w jakiejś tam formie takiej. Tutaj mam podgląd oczywiście wrzucony. O, może sobie na przykład taki rysunek. I ten rysunek mogę go sobie dodać do rozbicia. Jeżeli ja sobie ten rysunek dodam do rozbicia, to ten rysunek będzie miał podstawową wadę. Będzie miał wadę taką, że zostaną rozbite również linie wymiarowe. A to już jest kłopotliwe, bo jeżeli ktoś będzie chciał sobie domierzyć albo przesunąć tą linię wymiarową, która gdzieś tutaj się pojawia, I chcemy, żeby ona była w innym miejscu, to 590 zostanie jako osobny wymiar. Będą to po prostu rozbite kreski. Natomiast to, o czym ja chciałem powiedzieć, to są dodatki, które są tutaj w Gretek Powerpacku. To jest rozbicie szczegółów. I możemy albo rozbić szczegóły, albo rozbić rysunki. Proszę zobaczyć, bardzo intuicyjny, prosty interfejs, gdzie ja sobie zaznaczam te rysunki, które chcę dodać do rozbicia, styl wymiaru liniowego, styl wymiaru promieniowego. Mogę jeszcze przenieść rozbity szczegół do obszaru jakby tego rysunku, na ten główny obszar modelu i wtedy jest to bardzo wygodne. Mogę sobie tam dokonywać zmian, które automatycznie są widoczne i te linie wymiarowe nie są rozbite. Bardzo ułatwia to pracę dla osób z nami współpracujących albo dla nas, jeżeli łatwiej nam idzie poprawić pewne rysunki w postaci czystego, rozbitego rysunku. To jest mniej więcej to, co chciałem Państwu powiedzieć o Powerpacku. To jest rzecz, która po prostu, z której możecie skorzystać i tak naprawdę za darmo.
Więcej informacji znajdziecie oczywiście na naszej stronie www.robobat.pl. Można w tak zwanym App Exchange, w App Store, tak zwanym Autodesku, zobaczyć, że te aplikacje są do pobrania, w jakich one są cenach. Natomiast jeszcze chcę powiedzieć, że wraz z tym Powerpackiem wyszły mniej więcej nowe rzeczy. Dodatek do tworzenia schodów oraz dodatek do tworzenia konstrukcji. Są to osobne programy, o nich będziemy mówić w najbliższych tygodniach, więc zapraszam Państwa na następne sesje i jeżeli są jakieś pytania dotyczące Powerpacka, jego możliwości, czy też jak uzyskać taki Powerpack, to czekam na pytania z Państwa strony. Najlepiej przez czat napisać, bo żeby nie było kłopotu z mikrofonem, to ja postaram się odpowiedzieć na te pytania. Jeżeli nie będzie pytań, to będę oczywiście czekał na następne spotkanie, podczas którego będę mógł Państwu przedstawić inne nowości firmy Gretek, czy to pracujące w środowisku programów Autodesk, czy też pracujące niezależnie, bo przykładowo te dodatki do schodów, czy też Gretek Structure Designer, czy też BIM Designer, o którym będę wkrótce opowiadał w ciągu najbliższych bodajże 2 tygodni, to są programy, które właśnie mogą również pracować niezależnie. No, nie widzę na razie żadnych informacji od Państwa, czy żadnych pytań. Mam nadzieję, że podobało się, że wszystko było słychać i widać wyraźnie. Dziękuję w takim razie za uwagę i zapraszam w najbliższym czasie na kolejną prezentację. Tak jak powiedziałem, więcej informacji na stronie www.robobat.pl. Mogłoby było Państwu przedstawić te informacje. Dziękuję i do widzenia.